Krynica, Dzień Papieski. To tutaj zgromadzili się małżonkowie, rodzice z dziećmi oraz wszyscy zaangażowani w troskę o małżeństwo i rodzinę na różańcu dla życia i rodziny. Zapraszamy do oglądania. Dzisiaj w Krynicy odbywa się różaniec dla małżeństwa i rodziny. Jest to wydarzenie cykliczne. Zawsze ten różaniec był pod nazwą Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku również. On jest marszem, ale zdecydowanie bardziej, można powiedzieć, różańcem. I ten różaniec pokazuje, że tak i w tajemnicach różańcowych. Przez te tajemnice różańcowe, kiedy przechodzimy przez tajemnice radosne, bolesne, chwalebne, światła. Bardzo podobnie w naszym życiu, szczególnie też może i w życiu małżonków i rodzin, są różne tajemnice. Dlatego modlitwa różańcowa to przede wszystkim wezwanie Boga, aby Bóg błogosławił, aby Bóg prowadził. Dzisiaj w całej Polsce przeżywamy także Dzień Papieski pod hasłem Blask Prawdy i chcemy, aby poprzez to spotkanie, modlitwę, radosne spotkanie też potem po marszu już w Krynicy, aby blask prawdy o małżeństwie i rodzinie wybrzmiał, rozświetlił dzisiejszą teraźniejszość i aby inspirował młodych ludzi do tego, aby chcieli zawierać sakramentalne małżeństwo przed Bogiem. Wszystkiego dobrego dla nas. Czemu zdecydowaliście się spędzić niedzielne popołudnie właśnie w taki sposób? Wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na spędzenie właśnie niedzielnego pięknego popołudnia, jak wziąć udział w Marszu dla Życia. Takie są teraz czasy trochę niepewne i takie nieskore dla życia, a my chcemy właśnie, żeby to było częścią naszej rodziny, żebyśmy mogli w tym uczestniczyć. Jesteśmy za życiem, jesteśmy wielodzietną rodziną. Tutaj mamy tylko dwójkę dzieci ze sobą, ale tak naprawdę mamy piątkę i nie wyobrażamy sobie, żeby tego życia po prostu nie uczcić i to w taki właśnie wspaniały sposób. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym roku w Krynicy.